Ale kurwa lotnik. Fajny jesteś kokosek. Fajna. Fajny kokosek. Dobry fryz, dzięki. Fryzurka fresh. Powiesiłeś pranie? No kurwa Katarzyna, ja bym nie powiesił, prawdziwy mężczyzna w domu. Oczywiście, pranie, podłogę kurwa umyłem jeszcze. Kolacja już czeka, stygnie zaraz. To ani nie zrobiłeś, ani nie zrobiłeś kolacji, ani nie umyłeś. Ani nie umyłeś podłogi, nie, a pranie jest. Zrobiłeś tylko dlatego, że już nie masz czystych gaci, więc przestań zgrywać pana domu, bo kurwa, ciebie zagonić do sprzątania albo do robienia czegoś, to jesteś ostatni. A po co sprzątać, jak nie trzeba? To jest marnowanie życia. Jak codziennie się zapierdala ze szmatką, no to po chuj. Przepraszam bardzo, jaki jest sens? Taki, żeby było czysto. I co ci zmieni ten brud? Jest kurz, no nic się z nim nie dzieje. Patrz, jaką mam nuzię. Dopóki nie przeszkadza, to niech sobie będzie. Ale mam nuzię. A wiesz, co Szyliga wstawił dzisiaj? Pytonga? No. Zboczeń, nie robisz z nim już nic wywiadu. Nie robisz z nim więcej wywiadu. Zboczony człowiek. No. Ale ewidentnie obalił mit sterydziany. Jednak kita się trzymała. Nie dobry wiem, chemik. Nie wiem, co wspieramy to znaczy. Dobry chemik. Co to znaczy? Mit, mit. Fajny kot. Co to znaczy? Jaki mit obalił? Nie wiem. Popalnąłem głupotę. Że się kurczy siur, nażywajesz i chuj nie rośnie. Poza na głos czytasz. Ale skąd mógłbyś wiedzieć, że obalił, musiałbyś zobaczyć przed i po? Albo z jakimś odstępem czasu? Czy nie, zmalał? Nie, kurwa, aż tak się nie zagłębiałem. Czy oglądałem sobie Twittera i nagle hucz, torpeda, kurwa. Jeszcze to było, że obserwujący Kasik, czy coś takiego. Bo ja nikogo na Twitterze, mi się tylko pokazują posty, które ty obserwujesz, kurwa. Bo ja na Twitterze obserwuję jedną osobę, w tym to ty. No właśnie. I kurwa, tylko te posty od ciebie mi się ale ja tego nie widziałam na Twitterze. Czyli musiałeś to zobaczyć u kogoś, o kurwa, widzę to. Ale... Ja pierdolę, sorry. Gdzie? Przeskrolowałam dwa w dół tylko, kurwa, i zobaczyłam. Dobra, czyli to mogło być ktoś u mnie, no. Kasiek już... No kurwa, włączyła... Ej, miałeś przy odblokowanym telefonie od razu, nawet aplikacji nie miałeś włączonej. Nieprawda. Daj spokój. Nie będę już tam wszystko chodzić. Było widać, odbijało się w okularach. Nie było widać. Dziwnie teraz. Co? No co to...